Nowe pożegnanie z moim przyjacielem Kobą. Sznur samochodów wpadł na Krem z szaloną prędkością. Mój przyjaciel i ja siedzieliśmy w trzecim samochodzie. Całą drogę przejechaliśmy w milczeniu. Mimo, iż się nie odezwał, dobrze wiedziałem, czym ma zaprzątniętą głowę. Dziś jest niedziela. Samoloty stały bezbronne na lotniskach. Ich załogi po obficie zakrapianym sobotnim wieczorze dochodziły do siebie. Przez paskie bramie samochody kolumny zwolniły, aby jego samochód, jak zwykle, mógł uwiechać pierwszy. Świtało już, a na Kremlu jeszcze paliły się latarnie. Na Kreml przyjechaliśmy pierwsi. Razem z Poskrybyszewem siedliśmy w poczekalni i patrzyliśmy, jak jeden za drugim członkowie politbiura wchodzą do jego gabinetu. Beria, Maleńkow, Mikojan, Kaganowicz, Wojskowi, Tymoszenko, Żukow i chyba Mechlis, główny ideolog armii. Następnie pośpiesznie opuścił pokój Mołotow. Jak się okazało, przyjechał Schulenburg z pilnym wnioskiem. Nastąpiła historyczna scena, o której dowiedziałem się po czasie. Schulenburg przekazał oświadczenie niemieckiego rządu, zwyczajowy zestaw kłamstw, zmontowany przez Ribbentropa. Podczas gdy Niemcy przestrzegały zawartego paktu, ZSRR prowadziło akcje terrorystyczne, szpiegowało i prowadziło działalność wywrotową. Zawarło umowę z Anglią, aby napaść na niemieckie wojska w Bułgarii i Rumunii. Władze ZSRR wszystkimi środkami starały się unicestwić niemieckie starania wprowadzenia nowego porządku w Europie i prowadziły politykę antyniemiecką. — To wojna? — zapytał Mołotow. — Uważacie, że zasłużyliśmy na nią? Schulenburg milczał. Widocznie dostał polecenie, aby nie wdawać się w żadne dyskusje. W Berlinie nasz konsul dekanozow został wezwany do niemieckiego MSW w ważnej sprawie. Ribbentrop uroczyście wręczył mu memorandum o wojnie. Mołotow pośpiesznie przeszedł obok mnie i zniknął za drzwiami gabinetu Koby. Słyszałem, jak Poskrebyszewu meldowano przez telefon o pierwszych rezultatach niemieckiej napaści. Poskrebyszew powtarzał nagłos i zapisywał. Lotniska. Zrozumiałem. Samoloty zrozumiałem. Zapiski zaniósł do gabinetu koby. Też zrozumiałem. Lotniska zbombardowane. Samoloty unicestwione nim zdążyły wystartować. Posiedzenie zakończone. Wszyscy wyszli z gabinetu koba wychodził ostatni popatrzył na mnie oczy zrobiły mu się żółte zwrócił się do mnie po gruzińsku co się gapisz i co tu jeszcze robisz przecież kazałem ci spierdalać jakaż w jego oczach była nienawiść pojechałem do domu mieszkanie było puste żona i córka wyjechały na daczę dobrze znałem swojego przyjaciela on zawsze nienawidził tych Którzy mieli rację, gdy on się mylił. Mój los był już przesądzony. Zadzwoniłem do żony. Wiadomość o wojnie usłyszała od siostry, innych nowości nie znała. Poprosiłem ją o natychmiastowe wysłanie do Tbilisi majeczki Suliko do naszej rodziny. Dlaczego? Zapytała, choć po drżeniu mojego głosu dobrze wiedziała, co się święci. Pośpiesz się. Żona zaczęła płakać. Odłożyłem słuchawkę. I bez pośpiechu zacząłem pakować niewielką walizeczkę. My, Gruzini, marzniemy, więc spakowałem też zimową czapkę. Wszyscy wielcy naczelnicy, tak nas nazywali, nosili czapkę z nałusznikami szytą z reniferów. Wydawano je z kremlowskich magazynów i tak wyszło, że z Kobą wymieniliśmy się na czapki. Lecz wcześniej Koba wymienił czapkę z bucharinem. W taki sposób ja mam jednocześnie czapkę Stalina, i rozstrzelanego przez Stalina Bucharina, Czapka dwóch moich znajomych na jedną nieszczęśliwą głowę. Nastał wieczór. Pierwszy wieczór wojennej Moskwy. Jak zwykle przed snem wyszedłem na spacer. Zobaczyłem nowy widok. Szperacz grzebał po niebie. Czekaliśmy na bombardowanie. Długo spacerowałem w dół rzeki. Gdy wracałem, przy windzie zobaczyłem wysokiego człowieka. Ubrany był po cywilnemu. Z jego wzroku wyczytałem wszystko. Gdy wszedłem do mieszkania, w korytarzu przywitał mnie inny osobnik ubrany po cywilnemu. Na moje "Dzień dobry" milcząc ruszył w moją stronę. Szybko i mało delikatnie mnie obszukał, kieszenie wywluk na lewą stronę, po czym zapytał: "Masz broń?". Przy przeszukaniu wepchnął mnie do gościnnego pokoju. Zobaczyłem trzech ludzi w mundurach NKWD i wystraszone kobiety, sprzątaczkę i kucharkę. Trzymano je jako świadków przeszukania. Przedstawiono mi nakaz aresztowania i przeszukania. Przeszukiwanie szło już pełną parą. Wywalili na podłogę całą moją korespondencję, więc im powiedziałem Ostrożniej proszę, bo wśród tych listów są listy pisane do mnie własnoręcznie przez towarzysza Stalina, a wy po nich depczecie swoimi buciorami. Trzeba było widzieć ich przerażenie. Wrażenie, jakie sprawiły moje słowa, spowodowało, że od tej chwili byli nieco delikatniejsi i milsi. Zapytałem, czy mogę zadzwonić do żony. Zazwolili. — Tylko bez szczegółów. Zadzwoniłem na dacze i powiedziałem. Ja wyjeżdżam. A u nas porządki, powiedziała żona z roztargnieniem. Znaczy to, że nadaczy też już są i też szukają. — Nie martw się. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i niedługo się zobaczymy. Kocham cię. Pocałuj Majkę. — Maj nie ma. Wyjechała do Tbilisi. Zdążyła. Poczułem, jak spadł mi kamień z serca. Zeszliśmy na dół. Wieźli mnie bez jakichś szczególnych wyróżnień. Jechałem standardową czarną wroną. Zwykły Gaz jeden przerobiony w dniach masowych aresztowań na potrzeby ubianki. Siadłem na ławce, nogi oparłem na przegrodzie oddzielającej mnie od kabiny kierowcy i ochrony. W ścianie był duży judasz, a w nim zakazana gęba ochroniarza. Auto zbliżyło się do łubianki. Znajoma brama, przez którą przechodziłem niezliczoną ilość razy. Łubianka ze swoimi marmurami, granitem, z herbami patrzącymi na łubiański plac. Teraz łubiankę. Zaczynam poznawać z innej strony. Przejechaliśmy obok wejścia do tamtej bramy. Usłyszałem jakiś łomot. Otwierano ogromną stalową bramę i wjechaliśmy na zamknięty dziedziniec. Tu było tajne wejście do budynku, ukryte przed wzrokiem pozornych obserwatorów. Zapomniałem wcześniej opisać tajemnicze więzienie, które odwiedzałem już wcześniej. Było jak łono łubianki. Z tego miejsca rzadko ludzie wracali do swoich domów. Więzienie było najtajniejszym miejscem łubianki. Wszystkie gabinety patrzące swoimi oknami na ulicę służyły jakby za dekoracją tego, co było ukryte od strony dziedzińca. Tajne, wewnętrzne więzienie. Wyszedłem z samochodu. Ręce na plecy! Na dziedzińcu czuło się zapach spalenizny. Jak się później dowiedziałem, palono archiwum. Prowadzono mnie na klatkę schodową. Tu ruszyły znane mi procedury. Rozbieraj się! Następnie gołego po cementowej posadce przegoniono mnie w znany mi zakątek. Lodowaty prysznic był tak zimny, że pomimo lata ziąb czułem aż do szpiku kości. Wycieraj się! O, już zaczęli mówić na ty. Rzucił mi szary ręcznik z nadrukiem więzienie wewnętrzne. Posadzili mnie na taboret, a jakiś człowiek ubrany w mundur, nie mający żadnych dystynkcji, ogolił mnie na łyso. Po tym zabiegu przyszła lekarka obróć się! Obróciłem się. Zasadziła mi palec w tyłek. Ten rodzaj przeszukania, wymyślił jagoda. Sprawdzano, czy czasem czegoś nie ukryłem w kiszce stolcowej, czy nie wnoszę ze sobą jakiejś ampułki z trucizną, która pozwoliłaby umknąć przed radościami ubiańskiego piekła. Z tych też powodów moja odzież wróciła bez paska i bez sznurówek. W trosce o więźnia zdjęto mi odciski palców. Podpisałem kwit o rzeczach zabranych do depozytu. Okulary też zabrali. Tak rozpoczęło się moje więzienne życie. Otworzono mi drzwi do jednoosobowej celi. W celi od lat to samo. Żelazne łoże, a na nim cieniutki materac. Maleńki stolik z łubiańskim serwisem więziennym, aluminiowa miska, kubek, łyżka. Cela wąska, szerokość około półtora metra, długość około trzech metrów. Naprzeciw drzwi... Tuż pod sufitem zakratowane okno, parapet mocno pochylony w kierunku celi. Po prawej od drzwi zakratowany zawór od centralnego ogrzewania. Jedyną ogromną zaletą pojedynki jest umieszczony na ścianie naprzeciw łóżka kran z umywalką i taboret. Zrozumiałem, że mój przyjaciel Koba kolejny raz nie zostawił mnie bez opieki. Cisza więzienna, za drzwiami szuranie nóg oddziałowego. I od czasu do czasu otwieranie klapki Judasza, a w nim wszystko widzące oko. Nastąpiła noc. Wiedziałem, jak tu postępują z więźniami. Czekają aż uśniesz. Przychodzą, budzą, prowadzą na przesłuchanie. Zwyczaje te wprowadził jeżow. Odziwo. Mnie zostawili w spokoju. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ile minęło czasu. Może miesiąc, może więcej. Nikt mnie nie przesłuchiwał, nie dręczył. Jedynie własne myśli dręczyły mnie do szaleństwa. A co z moimi? Jak wygląda wojna? Czy jeszcze trwa? Wpadłem w tryb więziennego życia szósta rano pobudka, potem dwie godziny lenistwa, ale spać nie wolno. Na bubiance w drzwiach nie ma okienek do podawania jedzenia. O ósmej otwierają się drzwi i oddziałowy w milczeniu podaje śniadanie. Kromka chleba pieczonego z obierkami ziemniaków w dodatku z zakalcem. Chochla herbaty z wiadra, do której dodają dwa kawałeczki cukru. I łubiańska rozkosz, czyli kasza na wodzie. O dziewiątej kipisz. Potem spacer. Spacer trwa dwadzieścia minut. Po szarym łubiańskim podwórku, ukrytym pośród wysokich ścian, przypomina to leningradzkie podwórka studnie. Już zaczęło mnie dopadać szaleństwo. Gdy pewnego razu w nocy otworzyły się drzwi mojej celi i usłyszałem głos oddziałowego Do wyjścia. Doprowadzają człowieka do takiego stanu, że na najcięższe męki i przesłuchania idziesz uśmiechnięty i radosny. Wreszcie kończyła się tortura samotności. Szliśmy, szliśmy, szliśmy przez niekończące się przejścia, korytarze. W przypadku napotkania na korytarzu innego więźnia jeden z konwojentów kazał swojemu się zatrzymać i stanąć twarzą do ściany. Wypada zauważyć, że za koby stworzono wzorcowe więzienia do przesłuchań. Były to więzienia przez duże W. Nawet wojna nie była w stanie zakłócić rytmu ich pracy. Siedziałem w kącie przy małym stoliku. Śledczy był młody. Miał parszywy ryj. Za samą jego gębę powinni wysłać go na front. Chyba z nowego naboru. Zwerbowano ich na miejsce wcześniej unicestwionych przez kobę pracowników Jagody i Jeżowa. Siedział w przeciwległym kącie przy wielkim stole, a za jego plecami wisiał portret Koby i berwi. Zastanawiające, czy w moim byłym gabinecie siedzi taki sam, jak mój. Nowi śledczy Koby zostali zwerbowani wśród chłopskich dzieci. Schemat jest taki. Ich ojcowie są kułakami siedzącymi w łagrach lub co bardziej prawdopodobne, są już rozstrzelani. Dla nich koba wykuł nowe hasło: Syn nie odpowiada za grzechy ojca. Pamiętamy jednak, że wcześniej syn musiał się wyrzec swojego ojca, a najlepiej zapomnieć, że ten kiedykolwiek istniał: wyrzec się ojca w imię moje. Kiedyś uczyliśmy się tego z Ewangelii. Tego żądał koba, jak przystało na nowego Boga. Po odsłużeniu wojska. Gdzie im wyprano mózgi i po demobilizacji na ochotnika wstąpili w szeregi NKWD. Wysoka garza, specjalne sklepy, przydziały, ośrodki wczasowe. Oni byli najwierniejszymi sługami Koby. Straszliwym paradoksem jest to, że w imieniu rewolucji, która zabiła ich ojców, której oni sami nienawidzą, męczą nas i rozstrzeliwują nas, jej twórców. Jej nieszczęśliwych synów grzecznie przedstawił mi zarzuty zlatujące kpiną. Wrogie, antysowieckie działania, oszczerstwa i plotki na temat przywódcy, działalność szpiegowska na rzecz angielskiego i obowiązkowo japońskiego wywiadu. On grzecznie pytał, a ja grzecznie nie przyznawałem się do winy. Następnego dnia, a dokładniej nocy, śledczy skoczył na mnie jak bestia. Wykrzyczał mi, że jestem faszystowskim szpiegiem. Czyli wszystko jasne. Rozstrzelają. Przyjaciel Koba postanowił rostać się ze swoim przyjacielem Fuzji. Śledczy z zapałem mnie obrzucał mięsem. Wszystko zrozumiałem. Za chwilę będą bić. Byłem wściekły, krzyczałem na śledczego, że gdy jego ojciec i dziadek służyli kontrrewolucji, ja ją deptałem, krzyczałem, że na rozkaz Lenina stworzyłem wywiad i krzyczałem coś o przyjaźni z Kobą. Pamiętam jak po kolejnej wzmiance o przyjaźni z kobą do gabinetu wszedł Beria. Stanął obok śledczego. Mnie trzymało pod ręce dwóch klawiszy. Beria zwrócił się do mnie po rosyjsku. Chcesz powiedzieć, gnido, że nasz wielki wódz jest ci coś winien? Wychodował cię żmijo na własnej piersi, a ty teraz jak się odwdzięczasz? Zwąchałeś się z wrogiem? Który depcze teraz po naszej ziemi? Po czym wytrenowanym uderzeniem pięści wybił mi górne zęby. Kiedyś cię zabiję, przysięgam powiedziałem mu podnosząc się z podłogi. Przysięgam ci na mogiłę mojego ojca. Zapamiętaj sobie. Na mogiłę mojego ojca. Zamiast odpowiedzi otrzymałem drugie uderzenie. Tym razem poleciały dolne zęby. Padłem na podłogę. Uważaj na niego! Uważaj na to gówno! krzyczał beria do śledczego. Kopniakiem w twarz upuścił mi krew z nosa. Chłusnęli na mnie wodą, która już po chwili zmieszała się z moją krwią. Do świata żywych przywrócił mnie głos lekarza. No i doszedł do siebie. Puls jest zbliżony do normy. A to znaczyło, że można mnie dalej przesłuchiwać. I przesłuchiwali. Przesłuchiwali do ponownej utraty przytomności. Ocknąłem się w celi, ale nie w ogólnej, jak poprzednio, a w pojedynce, z własnym kiblem. Ocknąłem się we własnym apartamencie. Do celi przyniesiono mnie na noszach a mogli jak to mają w zwyczaju ciągnąć na brezencie po podłodze. To jest troska i za tą troskę jestem wdzięczny mojemu wiernemu przyjacielowi. Śledczy na wszelki wypadek wezwali do mnie lekarza. Jeszcze kilka razy i lekarz więzienny z czystym sumieniem będzie mógł wypisać akt zgonu ze znaną wszystkim formułką. Zmarł na atak serca. Albo taka bardziej wzruszająca wersja dla rodziny. Przyczyną zgonu było zapalenie płuc. Dali mi trochę odpocząć sądzę, że to za sprawą przyjaciela. Dwa dni później, w nocy, zabrali mnie na przesłuchanie. Trochę mnie to zaniepokoiło zębów mam już mało, a trzeba czymś jeść. Ku mojemu zdziwieniu mój śledczy, fanatyk, przywitał mnie wspaniałym uśmiechem. Uśmiechał się do mnie swoją okrągłą chłopską twarzą, dziecinną, pogodną, z nieśmiałym rumieńcem. Wręczył mi kartkę papieru. Gdy dochodziłem do siebie po przesłuchaniu, Zatroszczono się o mnie. W moim przypadku nie wszczynano sprawy sądowej i skazano mnie postanowieniem trojki. Trójki, jak sama nazwa mówi trzy. Wydawały wyroki bez jakiegokolwiek zapoznawania się ze sprawą. Było to trzech rękawudzistów. Rozpatrzyli sprawę, tu stopnie i nazwiska, pod zarzutem dalej kupa paragrafów i wyrok Dziesięć lat. Dziesięć lat. Co to jest dziesięć lat? Dziesięć lat zamiast kary śmierci. Jaka dobroć mój przyjaciel Koba zostawił mnie przy życiu. Śledczy mnie uświadomił. Możecie uważać, że macie. O proszę, już nie na ty. Ogromne szczęście tylko dziesięć lat. Można powiedzieć, że faktycznie miałem wtedy wielkie szczęście. Jak się później dowiedziałem, tej nocy w moskiewskich więzieniach rozstrzeliwano więźniów na wypadek poddania się Moskwy. Następnie śledczy poczęstował mnie sucharami i herbatą. Gdy piłem, on mówił mi o ostatnich nowościach. Okazało się, że Niemcy podchodzą już pod Moskwę. Wrogi element i szpiedzy rozprzestrzeniają plotki, że Moskwa zostanie poddana lada chwila. Wojna w Moskwie zaczęła się od tego, że wszystkie drogi wylotowe przez tydzień były zakorkowane samochodami. Uciekali funkcyjni towarzysze. Wpadali w panikę. Tłumy uciekały piechotą. Szabrownicy okradali puste mieszkania. Zapraszali do współpracy złodziei. Sklepy okradano po środku Białego Dnia. Lecz na wszelki wypadek wódz, towarzysz Stalin szybko ukrócił tę panikę. Teraz Moskwę można opuścić, mając jedynie specjalne pozwolenie na wyjazd z miasta. Przyszła pora i nam popracować, powiedział ślepczy. — Zaczęliśmy od szabrowników. Mówiąc to, przejechał ręką po szyi. Potem się dowiedziałem, że każdy dziesiąty złapany szabrownik został rozstrzelany. Nagle wszyscy zrozumieli, czym ryzykują. Wszyscy towarzysze, którzy samowolnie opuścili Moskwę, natychmiast wrócili. Teraz mamy porządek. Wstał i poprawił koszulę. A towarzysz Stalin? Zapytałem. Towarzysz osobiście dowodzi obroną stolicy. No, na was już czas. Dopijajcie herbatę. Nie miałem żadnych wątpliwości. Herbata była od koby, jak to mówią, na drogę. Beria po moim powrocie przy jakiejś okazji w czasie rozmowy ze mną powiedział, że koba w związku z nadciągającymi pod Moskwą Niemcami zamierzał opuścić stolicę. Już było postanowione, że mój przyjaciel miał wyjechać do Kujbyszewa. Był tam przygotowany bunkier, mający pomieścić cały ówczesny rząd. Przewieziono tam biblioteki i niezbędne dokumenty. Na Kobę przez cały ten okres oczekiwał pociąg. Na lotnisku stał oczekujący w pełnej gotowości jego osobisty samolot Douglas, plus myśliwce ochrony. To na wypadek, gdyby zrezygnował z pociągu. Przez wspólne nasze lata tylko raz leciał samolotem. Koba był człowiekiem XIX wieku. Dzień wcześniej rozkazał Berry zwołać posiedzenie biura politycznego partii. Tematem spotkania było przygotowanie stolicy do kapitulacji. Ewakuować całą ludność, artykuły spożywcze ze sklepów rozdać ludności tak, by nic nie dostało się w ręce wroga. Wychodzi na to, że nie trzeba było grabić sklepów. Sprzedawcy sami wszystko rozdawali. W stolicy mieli zostać tylko przyszli partyzanci, a ściślej rzecz ujmując, organizatorzy i przyszli dowódcy mogący tworzyć takie grupie w Moskwie i Okręgu Moskiewskim. Z jego rozkazu zaminowano najważniejsze obiekty. Zrobiono to tak, by przyszli partyzanci mogli w odpowiednim czasie móc je wysadzić. Na szosach wylotowych pojawiły się kolumny aut. Partyjni kacykowie opuszczali nieszczęsną stolicę. Krótko mówiąc, to Koba doprowadził do tej paniki. Po rozmowie z dowódcami wojskowymi mój wielki przyjaciel zdał sobie sprawę, że ewakuacja będzie niewybaczalnym błędem. Stolicę nie tylko można bronić, ją trzeba bronić. I to ze wszystkich sił. Szczególnie teraz, gdy cały świat jest pewny, że Hitler ją zdobędzie. Hitler już dziś trąbi na cały świat o przygotowaniach do niemieckiej parady wojskowej na Placu Czerwonym. Po kolejnym długim dniu Koba o świcie, jak gdyby nigdy nic się nie stało, pojechał na daczę do Kuncewa. Mówili mi później ochroniarze, że bardzo zdziwił ich przyjazd gospodarza, prąd był już wyłączony, czyniono przygotowania do wysadzenia domów w powietrze. Mój przyjaciel był wielkim aktorem i doskonale zagrał całą scenę. Zapytał. Dlaczego światło się nie pali? Ochroniarze przypomnieli mu jego własnym rozkazie, na co on wzruszył ramionami i powiedział. Co za głupota, to jakaś bzdura. Proszę natychmiast rozminować dom i napalić w piecach. Ja na razie będę pracował w domku dla wartowników. Według relacji Berry, po całym zajściu Koba zadzwonił do niego i zapytał skąd się wzięły plotki o ewakuacji stolicy. Beria, stary lis w mig zrozumiał o co chodzi i odpowiedział że to robota jakichś nieodpowiedzialnych panikarzy. Koba rozkazał surowo ukarać panikarzy i złodziei rozstrzelać co dziesiątego, by przywrócić wszystkim draniom poczucie odpowiedzialności, które, jak się wydaje, mają utracone. Rozmowę z Berią zakończył krótko. — Moskwy będziemy bronić! W ten oto sposób mój wielki przyjaciel naprawił swój błąd. Na stację kolejową wieźli mnie zwykłym samochodem osobowym. W całym mieście wisiały ogromne plakaty z podobizną Lubow Orłowej, informujące o miejscach i datach jej kolejnych koncertów. Przypomnę, że Lubow Orłowa była ulubioną aktorką mojego wielkiego przyjaciela. Podobizną ulubionej aktorki Koba uspokajał mieszkańców stolicy, którzy pozostali w mieście. Potem jechałem wagonem towarowym przerobionym na więzienne cele. W maleńkich okienkach cel krata. Do ściany przymocowana prycza. A po środku Dziura zastępująca kibel W celi nieznośny zaduch Do jedzenia dają chleb i śledzie Po słonych śledziach Wzmaga się pragnienie wody Więc bez przerwy ktoś wrzeszczy Wody! Wody! Wody już nie ma I nagłe szczęście Przynieśli wiadro Brudnej wody Jak dla bydła Gdy się kończyła Strażnicy brali wiadro I szli je napełniać w kałuży tak było na każdym postoju pociągu. Na postojach często spotykaliśmy pociągi takie jak nasz. Wagony przerobione na więzienia. Toczyliśmy wojnę. I front potrzebował żołnierzy. Ale nie zapomniano i o niewolniczej sile roboczej, gotowej pracować przez 24 godziny na dobę za kromkę chleba. Jechały więc w latach wojny całe pociągi niewolników na tyły, by zasilić łagry koby. Łagier rozbił naszą przyjaźń. W związku z tym, iż moje wspomnienia dotyczą koby, o pobycie w łagrze napiszę krótko i tylko to, co niezbędne. Katia, ostatnie spotkanie. Łagier przejściowy. Białe noce. Brzeg rzeki. Barka. Ustawiają nas w kolumnie czwórkowej. Mnie ustawili razem z kryminalnymi. Zaczęli nas ładować na Barkę. Zagnali nas pod pokład do śmierdzącej ładowni. Nasi konwojenci zostali na pokładzie. Wszystko wydarzyło się w ładowni. Pamiętam, że była straszna duchota, wonnie mytych ciał. Ledwo tląca się lampka dyndała pod sufitem. Przy ścianach, od sufitu po podłogę, z desek zbudowane są półki do spania. Kryminaliści i ich przywódcy — proszę, tu też są wodzowie — jako pierwsi zajęli nary, pozostali zalegli na podłodze. Wtedy główny z kryminalistów wszyscy bezkrytycznie wykonywali jego polecenia krzyknął do mnie: dziadek, chodź tutaj! Przygotowaliśmy ci gniazdko! Toś zwolnił mi miejsce na dolnej półce. Widocznie i tu mój przyjacielkowo nie zostawił mnie swojemu losowi. Barka długo nie odpływała. Po jakimś czasie, za ścianką zbitą z desek, usłyszeliśmy głosy kobiet. Stało się dla mnie jasnym, że czekaliśmy na transport kobiet, które właśnie pakują pod pokład. Panowie przywieźli dla nas pizdy, zaśmiał się herszt kryminalistów i dodał: Robimy nalot! Dziś będzie potaniości. Zaczęło bujać nieszczęsną barką, co oznaczało, że już płyniemy. Kryminaliści zrzucili z siebie koszulę, rozebrali się do pasa. Ukazali swe mocne, wytatuowane na niebiesko torsy. I rzucili się na ściankę dzielącą naszą część ładowni od części kobiecej. Kopali, bili pięściami, robili to metodycznie. Ścianka runęła. I cała bezmyślna sfora w półmroku rzuciła się na kobiece ciała. Była to zwykła grupa kobiet. Żony i córki wczorajszych partyjnych naczelników i niedobitych arystokratów. Przemieszane ze złodziejkami i prostytutkami. Wrzaski, krzyki, wołanie o pomoc — Kryminaliści ciągnęli je do nas za włosy po brudnej podłodze ładowni. Cała przestrzeń ładowni zapełniła się drgającymi lubieżnie ciałami. I wtedy zobaczyłem ją. Czy to była ona? Chyba bałem się, że mogę ją tam zobaczyć i dlatego ją zobaczyłem. Wszystko wyglądało jak w koszmarnym śnie. Jakiś nagi bandzior ciągnął ją po podłodze za włosy. Złapałem ją jednocześnie odpychając bandziora. Katja krzyknąłem. Nigdy nie zapomnę jej przerażenia i grymasu niechęci w kochanych oczach. Spierdalaj! Zostaw mnie, stary dziadu! Drań! wykrzykiwała w moim kierunku przeptaństwa. Odepchnęła mnie i rzuciła się w kierunku wstającego z podłogi bandziora. Upadli na podłogę, a ja, ja powoli zacząłem wychodzić po schodach na pokład. Stój! Stój dziadu! Gdzie się pchasz? Stój, bo będę strzelał! krzyczał do mnie niewielki strażnik stojący z karabinem na schodach. Wracaj na dół, sukin-synu! Oparł się lufą o mój brzuch. W milczeniu złapałem dłonią lufę. W tamtej chwili było mi już wszystko jedno. Zostaw go! krzyknął dowódca konwoju. A do mnie powiedział. Natychmiast wracaj pod pokład. Nic nie odpowiedziałem. Dalej trzymałem lufę i patrzyłem prosto w oczy naczelnikowi. Dotarło do niego. Że ja tam nie wrócę. Wychodzi na to, że i tu mój przyjaciel Kobo miał wpływ na moje życie. Na koniec tej sceny, naczelnik powiedział. Dobra, jak chcesz, to możesz zostać na pokładzie.